Księga Daniela, 7 rozdział od 17 do 18 wersetu. Owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. Księga Daniela 7:17. Prorocze tematy nie są trudne dla tych, którzy naśladują Daniela, który pragnął poznać prawdę. Czytamy o tym w Daniela 7:19 i prosił, aby mógł to uczynić, o czym mamy świadectwo w Daniela 7:16. Wydarzenia te, teraz tak bliskie, powinny nas interesować z więcej niż jednego powodu. Po pierwsze, dotyczą one formy, jaką przyjmie nasz świat na 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza, po pochwyceniu i usunięciu Kościoła z ziemi. Już teraz możemy wyraźnie dostrzec tendencje, które doprowadzą do tej przerażającej sceny końcowej. Ucisk i przemoc. Daniela 7, rozdział 19, werset. Zaprzeczenie wszelkiej relacji z Bogiem, typowe dla bestii, a nie ludzi, o czym możesz przeczytać w drugim liście Piotra, drugim rozdziale, 12 wersecie. Bezsensowne wywyższanie człowieka to jest ten róg, który powstaje i mówi bardzo wielkie rzeczy. Następnie nie zapominajmy, że świadkowie zwani świętymi Najwyższego przeżyją ten tragiczny okres. Będą musieli cierpieć, będą męczeni, o czym czytamy w Daniela 7:25, ale potem otrzymają królestwo, a sąd zostanie wydany na ich korzyść, o czym mówi nam Daniela 7, rozdział 18 i 22 werset oraz w Księdze Objawienia mamy werset 20, rozdział werset 4. To, co w Daniela 7:14 zostało dane Synowi Człowieczemu, będzie również dane ludowi świętych Najwyższego, bo to dokumentuje nam Daniela 7, rozdział 27 werset. Zostaną oni zdeptani, jak mówi Daniela 7:23, przez te same panowania, o czym czytamy w Daniela 7:27. Oni z kolei otrzymają to panowanie, gdy Pan, który jako jedyny był wierny aż do śmierci, połączy swoich z sobą samym w łasce, aby z nimi królować. I to jest poświadczone nam w Psalmie 149, w wersetach od 5 do 9.